Ho, ho, ho! Święty Mikołaj wita serdecznie. Damian OP 221. Wita, siema, siema. Jeszcze raz siema. I wesoły świąt szczęśliwego nowego roku. Damian OP 221. Życzę i patro, kto chce powiedzieć, widzą. Nie skacz mi po dachach, bo spadnie ci nogę z wami. I widzimy się, jak patro zacznie mówić, bo poszedł się odlać. A akurat do wychodka. Drewniany wychodek. 25 grudnia mamy. Boże narodzenie. Wszystkiego najlepszego, życia, radości i do dopełnionych marzeń. Z okazji Bożego narodzenia, żeby wam to akurat się spełniło. I napiszcie mi w komentarzach, jak minął wam dzionek i jak było wam na pasterce. Pasterka, tak naprawdę. Siema. O, siema. Siema. Powiedz coś do widzów. Siema. Witam widzów. Życzenia. Dzień dobry. Jak tam? Życzenia świąteczne, bo mamy 25 grudnia. Wszystkiego dobrego, najlepszego, zdrówka, szczęścia, pomęczy. Wiadomo co. Takie typowo życzenia ze serca. Takie typowo tradycyjne, popularne. My wiersów nie mówiliśmy. Co dzisiaj robimy? Przyjazdka samochodem, bo musimy jechać. Dobra, to ja siadam. Tak, kluczyki. A nie, tu są. Są, bo ja zostawiłem, nie, bo nie chciałem wyjmować, bo kiedyś raz wyjąłem i złamałem. To była akurat BMC, to złamałem klucz kiedyś. I też kiedyś w logo mówiłeś, jakie myślę, jak to, że w Fiacie 125P. Tak, kiedyś Fiat to 26P miałem, zamykałem drzwi i szyba pękła. Dobra, jakie testy dziś robimy? Drifty jakieś? Nie, nic, taka przyjazdka po prostu. Stamtąd, tej ulicy, do tej ulicy rozpędzi się i chciałem poinformować, że patruk jadł pierogi w kościele i blaskał. Nie wiem czemu, ale tak życiowo, bo powiedział, że po ojcu tak ma za dużo je. Nie, bo wiecie widzowie, trochę żeśmy z Damianem tak na... żeby się nie pochorować na święta, to żeśmy tak... No wódeczki tam po cichutku walnęliśmy. Tak, przyszedł ten Rudy i powiedział, że do księdza doniesie. Żeby ten, pijemy wódeczkę. No i, a ksiądz... Pijaliśmy do niego, pijemy dla zdrowia, żeby było ciepło i nie być chory. On powiedział, nie wolno robić, bo do księdza pójdzie. Taki Rudy Bastian, uczestnik lewic. Testy rozpędzenia. Tylko się nie zabij, bo jest blisko. Milicja tam będzie stała. Nie, milicja świetnie. Na drifta możesz polecieć. Zostanie bonus ode mnie. Poleciałem driftem. Pamiętam w nocy, jak tu tak dużo ludzi było, że musieli stać. My staliśmy tutaj nad wozem. Ole wciska fotel. Bo ja, ale ślisko musiało być, że cię jest wolny, że ciebie wniosło. Nic się nie stało, nic się nie zepsuło. Golfa rozwaliłem. Nie rozwaliłeś. Dobra, salny. Jeszcze jedziemy, jeszcze raz. Kurde, to ma płatro. Jeszcze pojedziemy do lasu, sądnij te zewo. Bo powiedział Tomek, że mamy pobyć się te zewo właśnie akurat. Bo właściciel powiedział, że policja może wezwać drugi raz za to, że zewa nie sotniemy. Święta są, a chłopka pracuje. Musimy posądzać, musimy. Powiedział, że nie opuści. Powiedział, święta, każdy będzie miał święty spokój, a wy nie będziecie tam mieli, musicie posądzać. Nie, bo nie klasy na Wigeta Łajsa. Albo Sagre. O kurde! Ale nie, ta walna, to... akurat materac walnął. Ta materac, taka babcia wywaliła materac. Tak. Bo obsikany materac, bo jej mąż obsikany. Sklepy są pozamykane. Dobra, to jest jakiś drift jakoś tu. Ja mam... Nie, musimy jechać, bo chłop powiedział, że musimy dzisiaj sądnąć, obowiązkowo. Dobra! A ja mówiłem mu, człowiekiem święta są, chodź, święta się takie nie robi. On mówi, co mnie to interesuje. Chodź zobaczyć.
Uj, o, nie posiady! To nie posiady, to jest posiady. Mirek mnie zabije. Dobra, Mirek, tam cicho, tam już nic nie będzie. Będzie, on się dowie, będą ślady wiepsone i małe urosną. O, ale zaparkował zajebiście. Kaskader z niego. Tak, właśnie, musiało być, to była właśnie ekstra klasa. Ale mi plecy się tak, właśnie miało być. Dobra, co bierzemy na tę akcję? Co my bierzemy na tę akcję, żeby spłonąć te drzewo, bo naprawdę będzie przy... O. My to do gminy mieliśmy oddać. Nie, gmina powiedziała, jak są święta, to nie oddawaj ta, bo gmina jest odpięta. Bo gmina świętuje z rodziną. No, ale gruby jesteś. Kielsko sama. Witam pana. O, dobra. Na dwukółkę będziemy zuczać. Choineczka się świeci pięknie. Tak, ładna. A tu nie lepiej 60 pojechać? Nie, trzeba go całe pokatować akurat. Tego ciągnika. Bo 60 tyle razy robiła, teraz co do niego. Wyjdziesz i odczepisz tur do śniegu. Tylko żeby nie skakał potem znowu. I mówiłem ci, żeby nie skakał. A dobra, cześć, to wyjedź i ten. A ja pierdolę, znowu będzie skakał. Ale ty co? Ty chyba ze szczęścia skaczesz. Widzowie, Patryk ma drona, będzie z drona chyba Boga Święta. Widzieliśmy w kościele Swidza, jak Swidza z Fiatroxem i kolegowo i Rudy, mi się polubuje, ten Bastian i wszystkich lewi. Ten, co doniósł do nas, żeby wódeczkę piliśmy. Pojedziemy do księdza doniósł. A sami zauważyliśmy, że Fiatrox i Swidz jedli kiełbasę, a post był. I no powiedzieli wolny kraj i potem wyjaśnia. Ja powiedziałem, o północy będzie dopiero. Pogodzili mnie. No. Mamy 25 grudnia. Ty, a te drzwi zamki? Nie, ciepło jest. Te drzwi zamki leci gorąco. Kurwo. Nie kurwią, tylko urwią się. A, no ty... Ale gorąco. Tutaj, urwią. Chcesz tutaj pojeździć na łyzwach? Bo łyzwy kiedyś kupiłem i nie testowałem. No to można. A gdzie ty? Można gdzie taki wypad zrobić, ale to w ferie dopiero. Ferie to nie wiadomo. Ferie to będę polu pracował. Ferie? Czy jeszcze będzie śnieg? Nie będzie. Roztopi się. A gdzie ty to znalazłeś? Ten. Lidę i. No to daj mi. To daj mi, jak to? Jedź, ja pójdę z buta. Pistolet? Gdzie to ja mam przy sobie? To pistolet na wodę jest. Akurat wizowy. No nie. Chodź tak, na wodę. Bo jakby powiedzieli prawdziwy pistolet, to by zbanowali do filmu akurat. Bo my nie możemy mówić od takich. No, to taki dziecka. Pistolet na wodę? A, to tu jest, ale dam, dobra. To damy później posądzę. I tak tu damy, wiesz, ja... I pójdziemy akurat świętować. Bo Patryk chciał obejrzeć fajny film się. Masz piwę? Mam, proszę. Kupiłem dwie, bo wiem, że każdy, kto u mnie jest, zawsze mi pomoże. My musimy to wsądnąć, bo chłop powiedział, że dzisiaj może na policję zadzwonić. Albo jutro. Wcześniej to nam opuścił. Opuścił nam wcześniej, żeby akurat przygotowali się do świąt. Dał nam święty spokój. Dobra, czekaj, wolno. Powiedział, my tego 5 grudnia obowiązkowo się musi ta posądzać to, a potem iść ta świętować. Bo Patryk potem jedzie na Podlasie do rodziny. Tak. Autobusem jedzie. Bo samochód nie będzie ruszał, bo się boi samochodem, bo on ma prowiady na samochód, ale nie wiem co jest tym ferolkiem. Meron na razie stoi, jak to. Mówią, że Merolka tutaj kupimy. Nie, już jest u kolegi. No właśnie będę chciał Merola sprzedać, żeby kupować Bawarkę. Bo w niej pali.
co ja tak klapię? Nie ma skąpienia, będę się stał. Ja chyba... I z radości skaczesz. Z radości skaczę, jestem w swojej pomysłności. I to będzie sobie akurat do kominka. To takiego pieca, który daje nam cały mieszkanie ciepło. Kurde ty, co to robi? A jeszcze ja po prostu, jak to zrobimy, to ja pójdę, a ty pójdziesz film ten obejrzeć, co chciałeś obejrzeć, a ja pójdę na grzeje domu. I potem pojedziesz akurat. No, pójdę obejrzeć później. Potem pojedziesz akurat do ojca i matki i syna swojego. No, się spakuje. Jak syna nie ma. Nie, to tutaj się mówi, bo my po Bożemu. A, no to. Ła! Prawie dostałem. Widziałem Piotroksa ten 3 dni temu, jak twoje belki kupywał. Kupywał nielegalne jeszcze. Takie, że może chciała wioska pójść z dymem. On kupywał u jakiegoś typu. A to co, będziesz na jej konfidencji? Nie, ja nie jestem konfidentem. Ja nie będę tego robił, bo ja Rudy nie jestem. No właśnie. Bo ja się wstydzę tego. I się boję. Kurde, ty chyba na 2 razy będziemy musieli... Po co ten Tomek wycinał te zębo? Zadzwonię do niego i go opieprzę. Aferę zrobił. No, chyba tak trzeba będzie zrobić. Dobra, bo ty to... Przesadził, ty to tyle tego drzewa jest. Przesadził i plus jeszcze ten, mandat za to od policji. Bo wiem, że... Bo nielegalnie. Jakbyśmy mieli coś płacić jeszcze dodatkowego za to, to idzie na... Dobra, ja idę na chwilę ten, zadzwonić do niego i powiedzieć mu, a ty tu rób. Dobra. Ja mu kilka słów powiem, Kutkowi Selczykowi. Dobra, jestem. Przeprosił mnie. Powiedział, że nie wiedział, myślał, że jestem niewyczny. I powiedział, że oddam pieniądze i przepraszam. I powiedział... Powiedział jebać konfidentów jeszcze. I powiedziałem mądre słowa po tatusiu. Tak ja go wychowałem i tak się musi być. Widzicie, że ja go wychowałem. Nawet kiedyś kolegi go pobili i pobili go, ja jego w obronie skamałem, uratowałem. Bo ja mam dobre serce. Takie... Patro! Obudź się, mów coś. Co? A! Co? Ja tylko ja skupiony jakiś. Jestem, bo ja dobra, tutaj ten. Ja myślałem, że mikrofon mi się zepsuł. Nie, spokojnie. Ja tutaj rozku. Ty, patrz, co się za... To co? I no, tak, patrzcie. Dawaj tak, nie, bo spalnie. Ilegalnie. Jeszcze kogoś na łeb. No. Skąd te dźwięki? Halo? No, ja mam taki panel. Nagrywam dalej, bo ja myślę już... Ej, wywaliło mnie. Co za typek śmieszny. Dobra, widzę. Ciężki telefon. Jesteś. I ten... dzwonił ten. Jest ten typek, właściciel tego lasu. Mówił, że posątany. Ja powiedziałem posątany. I powiedział, że życzę nam, żeby na Sylwestra, żeby nam chłopa się spaliła. A ja się zacząłem z niego śpiewać. Ha. Bo jakiś pijany pewnie, bo będzie pijany. Mówię, że go głowa boli. A ja wszystko zrobiłem. Tak, bo do mnie to telefony dzwonią. Ja był kierownikiem działu mięsnego. Cześć. Tak jak był. Jedzie tak, to się biegnie, co mu poczuję. Jedziesz czy nie jedziesz, bo mi dupa w macie. Ale zimno. Ale czekaj, bo mam bardzo.
Daj, to ja pojadę. Nie, ale czekaj. 15 lat później, dopiero pojedziemy w nowym roku. Ale chodźmy, mam. Jeszcze były dziwne dźwięki, ktoś tutaj latał i puszczał dźwięki. Nie wiem, to i tego typka też czytałem, włączałem kamerkę. Bo chciałem się skupić na znalezieniu tego typka. Takie dużego echa po tym momencie. Jakiś chłop. Życie mam ludzie. Dobra, ja jadę i patruk poszedł. Musiał się... Po prostu złapało go coś. Dwójeczka. On powiedział patruk, że przyjdzie. Przesyję pole i się nie dowiem, bo są się tak zajęci. Zajęci są do nich świetnie. Jadę najczypię, jak potrafię i łatwo sobie. I znowu ten typek. Ja gdzieś w lesie on jest. On to do mikrofonu akurat puszcza. Runy dźwięki. No chłop hałasuje. Ja pierdolę. Chłop się bawi różnymi aplikacjami, puszcza to do mikrofonu i z głośników słychać. Tak, no maksa ma. U sobie jest tego echo, ja akurat słyszę i ludzie tutaj się denerwują. A mnie jak to usłyszę, sąsiedzi. A to mnie to switch robi. Ale wsiatros, nie. To mi widzowie napiszcie, czy takie dźwięki puszczę. Głośnik. Patro, kiedy jesteś tam? Halo, 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 komór. Halo, słyszałeś dźwięki dziwne? Co? Dziwne dźwięki coś puszcza. Za echo jest, na ciało wioskę słychać. Słyszałeś? Co on się chyba? Nie, sąsiad. Nie wiem czemu w stronę. Pewnie to switch. Nie wiem. To na sposób, żeby się zdenerwować. Nie. My jak ja się zdenerwuję, pobiję. To jest nerwa. Idziesz do domu, czy nie? Słucham, bo sygnał ci przerywa telefonie. Mówię, że idę do kolegi, bo mam coś tam pokazać. A, dobra. Pożegnaj się widzami. Jeszcze raz, bo znowu przerywa ten sygnał, czy w lesie jestem. Do widzenia, widzowie, i szczęśliwego nowego roku i wesołych świąt i widzimy się w następnym odcinku. Nara.